Prawo i Sprawiedliwość chce dziś odwołać marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Głosowanie w tej sprawie ma odbyć się podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego. Radni PiS zarzucają marszałkowi sporo. Totalną niekompetencję, jego zachowanie w zakresie nadzoru właścicielskiego. Ten szereg domniemań, szereg afer, które możemy wskazać, zostały wskazane właśnie we wniosku odwołania marszałka Chełstowskiego. To jest nadzór nad spółkami województwa śląskiego i taka totalna niekompetencja w tym zakresie. Ta argumentacja dziwi natomiast polityków Platformy Obywatelskiej. To jest taki sam jakby akt oskarżenia do własnego gniazda. Pan marszałek Chełstowski był wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość, współrządził z nimi 4 lata i co, nie wiedzieli, jak to działa. Więc ja moim zdaniem piszą akt oskarżenia przeciwko własnym rządom. A z drugiej strony no, pan marszałek Chełstowski pewne rzeczy powinien wyjaśnić i uregulować. Ale odwołanie marszałka będzie raczej niemożliwe. Żeby to zrobić, za odwołaniem musiałoby być 3/5 radnych. A to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość musiałoby przekonać do głosowania przeciwko Chełstowskiemu swoich politycznych rywali. Ten wniosek jest oczywiście skazany na niepowodzenie, ale dla radnych PiS może mieć jedną korzyść. To dla nich szansa, by w niejawnym głosowaniu policzyli się i wiedzieli, ile z nich tak naprawdę jest lojalnych wobec partii. Platformie jako największej sile tam teraz już rządzącej województwem to się po prostu nie opłaca, no bo ten sygnał byłby zupełnie wysyłany przez Platformę do wyborców nieczytelny. Tutaj dokonali wolty władzy, żeby wspólnie z PiS-em odwoływać oczywiście starego, nowego marszałka, więc to się nie klei ani, znaczy jest pozbawione takiej politycznej logiki. Dwie polityczne wolty już za nami i choć mówi się, że do 3 razy sztuka, to trudno uwierzyć, że to powiedzenie sprawdzi się tym razem.